Cześć, Jessie Cake! Wiesz co, nie mam żadnych planów. Teraz wyleguję się w wannie. Jest tak przyjemnie. Ej, słuchaj, to może pójdziemy razem później do Wesołego Miasteczka albo gdzieś, nie wiem, na pizzę. Nie wiem, coś do jedzenia na mieście byśmy zjadły. Może będzie ktoś fajny, poznamy nowych ludzi, rozerwiemy się. A wiesz co, no w sumie to nie jest głupi pomysł. Nie miałam planów na dzisiaj. Myślałam, że cały dzień będę siedzieć w wannie i w piance sobie pięknie pływać i się roztapiać. No ale w sumie zjeść też trzeba coś. To możemy iść coś zjeść na mieście. Tylko wiesz, tak potrzebuję jeszcze z godzinkę, dobra? Nie, no pewnie, pewnie. Ja i tak jeszcze muszę się, wiesz, pomalować, także no spokojnie. Możemy się nawet umówić za 2 godzinki. To co, wpadniesz do mnie i pójdziemy razem? No dobra, to możemy się tak umówić. W takim razie za 2 godzinki u Ciebie. To pa, buziaczki! Ha, no pa, kochana, pa, pa, do zobaczenia. Ojeny, muszę się pomalować. Co by tu wybrać? Ta szminka będzie dobra i do tego oczy powinnam wyglądać fantastycznie. No, niedługo przyjdzie Pawlesja, a ja muszę jeszcze się wykąpać. O, dobra, nie ma czasu. Trzeba się zabierać do roboty. No nic, trzeba się już zbierać. Koniec kąpieli. Dobra, to gdzie by tu teraz, co by tu zrobić? Okej, powinnam się pomalować i mogę ruszać do Jessie Cake. To będzie na pewno miły dzień. Cześć, Jessie! Cześć! Ale jesteś szybko! Nie podejrzewałam Cię o to, ale cały czas szczęście, zdążyłam już się pomalować. To co, idziemy? No pewnie. Powiem Ci, że tak się wykąpałam, tyle się wymoczyłam w tej wannie, że już jestem strasznie głodna. No, ja trochę też. Chodź, podobno są jakieś nowe restauracje. Musimy zobaczyć, co tam ciekawego podają. No, chodźmy, chodźmy. O, wow, zobacz, nowy kompleks sklepów, nowy kompleks restauracji i nawet nową pizzerię otworzyli. O ja, to chodź, może pierw zobaczmy, co mają, a potem zdecydujemy, na co mamy ochotę. Oj, ja nie mogę. Powiem Ci, że ja to bym chyba zjadła wszystko. No ale dobra, to zobaczmy, co ciekawego serwują. Frytki i pizza. Same pyszności. Tak, tak, zapraszam bardzo serdecznie. Chwila, momencik i frytki gotowe. Polecam się. Proszę bardzo, duża porcja na duży głód. Zapraszamy bardzo serdecznie. Rzeczywiście duża porcja, ale może zobaczmy, czy mają coś innego. Ja bym chyba zjadła coś słodkiego. Na coś słodkiego najlepsze lody zapraszamy bardzo serdecznie. Uśmiechnięte i pyszne i kolorowe w każdym smaku. Zapraszamy, zapraszamy. Wyglądają tak smakowicie. Ale są trochę niezdrowe i będzie mnie potem bolało gardło. W takiej sytuacji polecam się ja. Bardzo smaczne cukiereczki, gardła nie uszkadzam, a słodyczy dużo przyniosą. Candy apple to jest to, czego potrzebuję. A ja to jednak bym zjadła coś wytrawnego, ale coś trochę bardziej zdrowego niż frytki. Co by tu jeszcze zjeść? Lemoniada, cotton candy, candy apple, ice cream. Hej, hej, spójrzcie na mnie, sushi jak sushi. Bardzo zapraszamy do baru sushi. Tutaj przepyszne jedzonko, bardzo zdrowe i do tego przepyszne napoje. Na pewno zasmakujemy. O, sushi i z warzywami. Dobra, to jest pomysł. Tylko musiałabym wtedy usiąść u góry. Jessie Cake, to może weź na wynos i przyjdź do mnie. Albo ja wezmę na wynos i pójdziemy razem do góry. Z góry jest na pewno piękny widok. O, dobrze, to chodźmy do góry. Posiedzimy razem i pooglądamy całe miasteczko. Ale
ale tu jest pięknie. A jakie przepyszne to sushi. Trzeba tu częściej przychodzić. No, masz rację. Super tutaj jest. A candy też jest przepyszne. A zobacz, otworzyli jakiś nowy sklep. Rzeczywiście, tu jest sklep z rzeczami dla niemowląt. Ojeju, pójdziemy, to jest takie słodkie. O tak, dokończmy i chodźmy. No, tam będzie na pewno tak słodko. Ojeju, zobacz, jakie słodkie łóżeczko. Ojeju, kotki dwa. Jeno, jakie fajne. A zobacz, jaki smoczek jest w środku. Ale słodki, rzeczywiście. A ta buteleczka i wszystko takie różowo-niebieskie. Ale tu jest fajnie. Jeny, może byśmy też sobie zrobiły taki niebiesko-różowy domek? Albo sukienki. Uszyjmy sobie różowo-niebieskie sukienki. To jest super pomysł. Będą też takie słodkie. Moi drodzy, jeśli podobała Wam się bajka, kliknijcie kciuk w górę i subskrybujcie mój kanał. A jeśli macie ochotę na jakieś konkretne bajki, dajcie znać w komentarzach. A postaram się robić to, co macie ochotę oglądać. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Ewa.